Dzień dobry, moi kochani. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać dojrzewające polędwiczki wieprzowe. Tak wyglądają. Teraz te polędwiczki są w drugiej dobie w soli. Dobę wcześniej były umyte. Umyte były i były zasypane cukrem. Po tej dobie przebywały w lodówce. Zostały wyjęte, opłukane pod bieżącą wodą. Wytarte dosłownie ręcznikiem papierowym i zasypane solą. Po 12 godzinach jest Łukasz Pokaż. Ach, nie przedstawiłem jeszcze Łukaszka. Za kamerą oczywiście jest Łukasz. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Nadmiar wody jest zebrany. Wylewamy. Płuczemy pod bieżącą wodą. I będziemy przyprawiali je przyprawami. Wyglądają trochę jak węgorze, prawda? Tak wyglądają. Polędwiczki wieprzowe są z lokalnego sklepu osiedlowego od pani Anety. Pozdrawiam serdecznie. To co? Ja się biorę za robotę, opłuczę je, osuszę i widzimy się za chwilę. Polędwiczki już są osuszone i gotowe do nacierania przypraw w przyprawach. Jakich przypraw używam ja? Oczywiście czosnek granulowany. Sekundkę, muszę wziąć łyżeczkę. Pół łyżeczki czosnku, może nawet nie całą, małą. Następnie ziele, listek laurowy. Pokruszymy trochę listyka. O, się sypało. Ziele angielskie. Dosłownie dwie sztuki. Papryka czerwona, słodka. Ociupinkę. Rozmarynę troszeczkę damy. Nie za dużo, bo żeby nie było tak bardzo intensywnie. I pieprzu kolorowego, ziarnistego. Zaraz to wszystko zmielimy w moździerzu. No dobra. I zrzucimy to wszystko. O, nie ma co pokazywać, Łukasz, bo zwykły moździerz mały. Chociaż w tym wypadku by się przydał większy, co? No. O, już jest zmielone. Nie tak szybko kamerą, bo będzie źle widać. Musiał troszeczkę wolniej dochać do ludzi. Nasze polędwiczki są już gotowe. Nasze polędwiczki będą dochodziły w... Nie wiem, jak to nazwać. Skarpeta. Skarpeta, tak. W rajtuzach. Rajtuzy są oczywiście czyste. Tak od razu uprzedzam. Zrobimy sobie to na raz. Dwie sztuki. O, to obetniemy. To do wyrzucenia już. Nacieramy. O, jeszcze tutaj. Łukaszku, trochę odejdź z kamerą. Mogliśmy to zrobić w jakimś pojemniku, żeby było, nie było takiego bałaganu, co? No. Co się rozsypuje tutaj. Zawsze trudno, nie wiem dlaczego. Dokładnie nacieramy. Nie dodaję już tu żadnej soli. Ponieważ sól, którą miała polędwica wchłonąć, już wchłonęła. Tutaj tylko i wyłącznie są same przyprawy. Taka polędwica po 5-7 dniach suszenia, właściwie dojrzewania, nadaje się idealnie na jakąś kanapkę, jako przekąska do napoju chmielowego, wiecie o czym mówię. Dorośli oczywiście. Dobra, jedną mamy drugą. Otarką, teraz tą drugą.
Odejdź, 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 Seniusiu. Muszę tak zrolować, ale ona się zrobiła już twardsza niż to, co było w sklepie. Jakby kupowana była w sklepie, ponieważ wyciągnięta została z niej woda, nadmiar wody. Jeszcze trochę papryczki. Trochę rozmarynu. Następnym razem musimy znowu z tym pojemnikiem wziąć. Jednak w pojemniku jest lepiej, bo te przyprawy nie rozchodzą się. Ale tak jest też ok. No i teraz najgorsza procedura. Najtrudniejsza. Włożenie jej w skarpetę. Włożymy. Ale nie, to musi być tak, bo to dół. Łukaszku, trochę odejdź z kamerą, bo to za blisko. Zbyt duży zoom będzie. Jedna polędwiczka już jest zrobiona. Teraz druga. Nie wygląda to może apetycznie, ale innego sposobu tutaj na razie nie widzę, żeby muchy mi się nam nie dostały, nie założyły tutaj jakichś larw czy jajek. No i dobra, no i tutaj jakąś pętelkę sobie zrobimy do zawieszenia. Przez pierwsze kilka dni, jak wisi ta mięso, czy te polędwiczkę, jak widzicie, to należy ją kontrolować. Ona będzie z każdym dniem oddawała wodę i będzie twardsza się robiła. Myślę, że po 5 dniach najwcześniej możecie już zacząć próbować. Czasami będziecie widzieli, czy ona już tak jest w miarę nadająca się do spożycia, czy nie. I najważniejsze, żeby powiesić ją w przewiewnym miejscu. Może być też tylko okap, czy kuchni. Może to być kaloryfer, no tylko kaloryfer akurat nie możemy, ponieważ mamy psy. Nasze psy to by się momentalnie to zjadły, nie Łukasz? No. No i co? Polędwiczki są już gotowe. O. Tak będzie nasza wisiała jedna polędwiczka. Łukaszku, nie za blisko zjeżdżasz kamerą, troszeczkę dalej w dom. A tak będzie druga. A czy to wytniesz? Nie, nic nie będę wycinał. I tak wyglądają nasze polędwiczki. Jeśli film się Wam podobał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam do kolejnego vloga. Cześć!